Hej, witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku. Tym razem opowiem wam, jak poskładaliśmy komputer dla tradera. Cały proces składania możecie zobaczyć na nagraniu z live'a, którego znajdziecie w opisie oraz na karcie, która właśnie wyskoczyła. Wszystkie potrzebne części do poskładania tego zestawu zamówiliśmy w Komputroniku, który przysłał do nas dwa ogromne kartony. W pierwszym z nich tuż po otwarciu znaleźliśmy pierwsze podzespoły oraz karton z obudową. Na początku zdjęliśmy folię ochronną z pierwszego podzespołu, którym okazał się dysk twardy SSD WD Green ze złączem M2 i pojemnością 480 GB. Z następnej folii wyjęliśmy talerzowy dysk twardy do przechowywania danych, którym jest WD Black o pojemności 2 TB. Dalej mieliśmy system Windows 10 wersji Pro, który również zakupiliśmy. Przedostatnia folia skrywała w sobie pudełko z pamięciami RAM, którymi są dwie kości DDR4 po 8 GB od HyperX'a. W zestawie dostajemy jeszcze małą naklejkę na obudowę komputera z ich logo. Ostatnia folia bąbelkowa z tego pudełka wyłoniła nam pastę termoprzewodzącą Gelid GC Extreme. Zostańcie do ciekawostek, bo do tej pasty i jej wyboru jeszcze wrócimy. Pierwszy karton skrywał jeszcze w sobie pudełko z obudową, na którą właśnie przyszedł czas. Po konsultacjach z przyszłym użytkownikiem sprzętu, z Łukaszem Fijołkiem z Fibonacci Team School, obudową jest Silentium PC Signum SG1X TG RGB z prawdziwym szkłem na przodzie i boku obudowy oraz wieloma podświetlanymi wentylatorami. Przy czym też zostańcie do ciekawostek, bo z jednym z wentylatorów wiąże się ciekawa historia. Po wydostaniu obudowy z kartonu folii styropianu możemy odkręcić boczną ściankę i znaleźć w niej wnętrzu instrukcję montażu. Po odkręceniu drugiego bocznego panelu znajdziemy woreczek z ramką na dysk, śrubkami oraz kontrolerem do LEDów. Przyszedł czas na otwarcie drugiego kartonu, w którym po wyjęciu folii znajdujemy kolejne części zestawu, zaczynając od kolejnej zafoliowanej paczki. Po czym wyjęliśmy płytę główną, którą jest MSI X470 Gaming Plus, która posiada soket AM4, 4 sloty na pamięci DDR4 oraz 3 złącza PCI Express na karty graficzne. W zestawie dostajemy jeszcze płytę ze sterownikami, instrukcję z kartą gwarancyjną, dwa kabelki SATA, śrubkę do dysku twardego M2 oraz tylnią zaślepkę. Kolejną częścią jest karta graficzna Ventus XS, także od MSI, z procesorem graficznym NVIDIA GeForce RTX 2060 z 6 GB pamięci graficznej. Wewnątrz opakowania poza samą kartą znajdujemy jeszcze płytę ze sterownikami i kartę gwarancyjną. Następnie z dużego kartonu wyjęliśmy zasilacz od sprawdzonej firmy Corsair o mocy 750 W, który pozwoli na wydajną pracę na komputerze. Wewnątrz pudełka znajdujemy przewód zasilający, przewody zasilające podzespoły, śrubki, ściągacze do przewodów, instrukcję oraz sam zasilacz. Tuż obok zasilacza znaleźliśmy zestaw chłodzenia wodnego także od Corsaira o modelu H100i Pro. Zestawy takie to gotowe chłodzenie, które jest przygotowane pod różne rodzaje soketów. W zestawie znajdziemy chłodnicę z blokiem chłodzącym, w którym jest pompka, dwa wentylatory, śrubki, różnego rodzaju adaptery oraz instrukcję montażu. Wróćmy jeszcze do jednej nierozpakowanej paczki, którą okazuje się najważniejsza paczka z procesorem, którym jest AMD Ryzen 7 2700X. Procesor pracuje z częstotliwością 3,7 GHz podbijaną do 4,3 GHz i posiada 8 fizycznych rdzeni, które jeszcze dzielą się na 16 wątków logicznych. Razem z procesorem dostajemy blok chłodzenia od AMD i podświetlanym wentylatorem, choć w tym przypadku zamontujemy chłodzenie wodne. Ostatnie dwa kartony to identyczne monitory Samsunga o wielkości 24 cali z zakrzywionymi matrycami o rozdzielczości Full HD. Wewnątrz ich znajdziemy zasilacz, instrukcję, kabel HDMI i DisplayPort oraz wszystkie potrzebne części do poskładania nogi i przykręcania jej do tylnej ścianki monitora. Po czym możemy umieścić zaślepkę i dokręcić stopkę do nogi. Monitory możemy regulować, ustawiając jego wysokość i obracając. No i tyle z otwierania wszystkich części. Przejdźmy teraz jeszcze do składania całego zestawu w całość. Aby ułatwić sobie montaż, zaczęliśmy od umieszczenia procesora w sokecie na płycie głównej. Następnie umieściliśmy pamięci RAM w slotach. Zwróćcie uwagę, że pamięci pasują tylko w jedną stronę, a montaż ich polega na włożeniu kości do zaczepów i dociśnięcia kości tak, aby zatrzaski zablokowały się w slocie. Teraz przyszedł czas na umieszczenie dysku SSD, który końcowo umieściliśmy w dolnym slocie M2 na płycie głównej. Choć wcześniej dla testów przykręcaliśmy go do drugiego gniazda, które jednak okazało się, że służy do innych rzeczy. Dysk po prostu wsuwamy i przykręcamy go śrubką do płyty głównej. W przypadku, gdy nasz dysk M2 ma inne rozmiary, możemy przykręcić śrubkę dystansową z gwintem w inne miejsce. Następnie przeszliśmy do obudowy i zamontowaliśmy tylnią zaślepkę. Przykręciliśmy dodatkowe śrubki dystansowe wewnątrz obudowy. W międzyczasie przymierzaliśmy też zasilacz, dlatego na nagraniu zasilacz czasami się pojawia i znika. Teraz mogliśmy już włożyć płytę główną do obudowy i ją przykręcić. Przyszedł w końcu czas na zasilacz, lecz zanim ostatecznie go przykręciliśmy, musieliśmy uporządkować i poprzeciągać w odpowiednie miejsca kilka przewodów. A były to przewody od przednich portów USB 3.0, konektory od przycisków i diod świecących na przednim panelu oraz złącza od gniazda słuchawkowego i mikrofonowego. Przy podłączaniu okazała się wybitnie pomocna instrukcja obsługi, gdyż piny na płycie głównej nie były podpisane. Podłączyliśmy również głośniczek systemowy. Przed zamontowaniem zasilacza zamontowaliśmy jeszcze talerzowy dysk twardy w ramkę, którą wystarczyło potem wsunąć w odpowiednie miejsce. Nastał moment, aby zająć się jeszcze przewodami od podświetlenia i wentylatorów, które po rozplątaniu przeciągliśmy i podłączyliśmy do płyty głównej. W końcu przyszedł czas na zasilacz i podłączenia do niego przewodów zasilających dysk twardy. Podłączyliśmy również kabel, który będzie zasilał kartę graficzną, po czym finalnie przykręciliśmy zasilacz do budowy. Wracając do dysku twardego, podłączyliśmy też kabel SATA. Po upewnieniu się, czy wszystko jest ok, postanowiliśmy zamontować kartę graficzną, co wiązało się z jej przymierzeniem i wyjęciem tylniej zaślepek. Kartę przykręciliśmy dwoma śrubkami, po czym przeciągnęliśmy kabel zasilający i podłączyliśmy go do karty graficznej. Zostało nam jeszcze zamontować chłodzenie procesora, czyli cały zestaw Corsaira. Na początku próbowaliśmy zamocować chłodzenie tak, jak to powinno się robić na górze obudowy, lecz niestety zamawiając przeoczyłem możliwość tego, że radiatory na ramach mogą być za długie o 5 mm, co skutecznie uniemożliwiło nam zamontowanie chłodzenia na górze obudowy. Po przeszukaniu instrukcji i kawałka internetu wpadłem na pomysł, że można przykręcić chłodnicę do przednich wentylatorów. I tak zrobiliśmy. Następnie musieliśmy przymocować blok chłodzenia z pompką do procesora. Zaczęliśmy zakładać, ale nie wychodziło to za dobrze, po czym zajrzeliśmy do instrukcji, która nam sporo wyjaśniła, gdyż był to nasz pierwszy montaż bloku na sokecie AM4. Przed przykręceniem bloku na procesorze trzeba zostawić kapkę pasty termoprzewodzącej, która wypełnia luki między obudową procesora a samym chłodzeniem. Jak sami widzicie, nie wyszło nam to najlepiej, dlatego trochę powalczyliśmy z tą pasą, dopóki efekt nie był w 100% zadowalający. Po założeniu chłodzenia i po końcowym uporządkowaniu przewodów, które i tak jeszcze kilka razy porządkowaliśmy, przyszedł czas na pierwsze uruchomienie, które bez problemu się powiodło. No prawie, bo jak się okazało, jeden z wentylatorów w obudowie nie chciał się kręcić, wykonując tylko kawałek obrotu, po czym przestawał się kręcić. I tu pora na pierwszą ciekawostkę, gdyż taka usterka podlega gwarancji. Dlatego też na kolejny dzień napisałem w tej sprawie do opiekuna zamówienia w Komputroniku. No i tu w odpowiedzi zwrotnej dostałem raczej smutną wiadomość, że nie mogę reklamować wentylatora, a całą obudowę, co wiąże się z demontażem wszystkich części i dodatkowym czasie wysyłki, reklamacji i tak dalej. Mówiąc krótko, obudowy bym nie widział przez około 2 tygodnie. Dlatego także ten Komputronik, brawo, no nie pomogliście za bardzo. Na szczęście nie poddałem się i napisałem do firmy Silentium PC, która stanęła na wysokości zadania i pomogła w tym, dosyłając bezpośrednio do mnie nowy wentylator, bez odsyłania starego. Za co bardzo dziękuję Silentium PC, bo prawdę mówiąc dzień później nowy sprawny wentylator zagościł u mnie w domu, co pozwoliło mi dokończyć składanie. A z Komputronikiem wiąże się jeszcze jedna mała ciekawa historia związana z pastą termoprzewodzącą. Docelowo mieliśmy zamówić sprawdzoną już pastę Hydronaut Thermal Grizzly, której faktyczny brak na magazynie, mimo że była dostępna na stronie, wstrzymał realizację zamówienia na kilka dni. Po konsultacjach Komputronik zaproponował nam inną pastę termoprzewodzącą, która jak się okazała była o 10 zł droższa od Hydronauta, ale czy lepsza, to się okaże w czasie. Na koniec opowiem o dalszym uruchomieniu i konfiguracji, która w sumie przebiegła bardzo prosto i bezproblemowo, lecz w sumie muszę wspomnieć, że instalację systemu musieliśmy dokonać z nośnika USB, a nie z płyty z systemem. Warto jeszcze wspomnieć o złączu M2 na dysk SSD, którego płyta w górnym gnieździe nie chciała widzieć, mimo że instrukcja zapowiadała, że wszystko będzie działać. Dlatego dysk SSD znalazł się ostatecznie w dolnym gnieździe M2, które też warto wspomnieć jest wymienne z jednym z gniazdem SATA, więc też trzeba zwrócić na to uwagę. Drobny problem nastąpił przy instalacji automatycznej w sterowniku z płyty, z którą zgraliśmy na pendrive'a. Jak się okazało, sterowniki nie chciały się same instalować i całą płytę ze sterownikami musieliśmy zgrać do obrazu ISO i następnie zamontować jako wirtualny napęd w komputerze. To pozwoliło zainstalować sterowniki, które i tak po podłączeniu do internetu i aktywacji systemu się same zaktualizowały. Jak wspomniałem też na początku, komputer jest dla Łukasza Fijołka z Fibonacci Team School i postanowiłem zrobić mu małą niespodziankę i wydrukowałem drobnego grilla na wentylator z logo jego szkoły dla traderów, a następnie przykręciłem go do górnego wentylatora. Sytuacja była lekko napięta czasowo podczas budowy tego sprzętu i wiem, że jest wiele rzeczy, o których nie powiedziałem, dlatego też zachęcam Was do opisu pod tym filmikiem, w którym napisałem tego, czego nie powiedziałem. Na koniec powiem jeszcze coś o wydajności, którą sprawdziłem w programach Kinebench oraz 3D Mark. No jak sami widzicie, w programie Kinebench właśnie był taki wynik, no i w programie 3D Mark był właśnie wynik taki. Testowałem jeszcze, jak RTX radzi sobie z Blenderem w renderowaniu na żywo oraz obliczaniu symulacji. I mogę stwierdzić, że wszystko naprawdę działało na dobrym poziomie, lecz pamiętajmy, że sprzęt był ten budowany do programów, które wyświetlają wykresy na różnych platformach tradingowych naraz, a także do realizacji transmisji na żywo, webinarów z lekcjami handlowania na giełdzie. Od oddania sprzętu do wrzucenia tego odcinka minęło już ponad 3 miesiące. I wiem o tym z informacji od Łukasza, że komputer działa perfekcyjnie, bez zarzutu, zgodnie z planem. Tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w wyborze odpowiednich podzespołów oraz Bartoszowi i Krzysztofowi, którzy pomagali mi w realizacji tego nagrania. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz, no i trzymajcie się ciepło do następnego odcinka.